mikrofon, że on nie skacze teraz. Pod przewodnictwem jego ekscelencji biskupa polowego Wiesława Lechowicza. Nadmienię, iż ofiary, które zostaną złożone podczas mszy świętej, będą przeznaczone na mszę świętą w miesiąc po pogrzebie. Msza święta zostanie odprawiona 21 stycznia w sobotę o godzinie 18, na którą już teraz serdecznie zapraszamy rodzinę, wszystkich znajomych i całe środowisko związane ze świętej pamięci generałem Hermaszewskim. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy intencji zmarłego. Pokornie Cię błagamy za Twojego sługę Mirosława,
który odszedł z tego świata, ponieważ na ziemi Tobie wierzył i ufał, wprowadź go do prawdziwej ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Orędzie Boże wypływające z dzisiejszych czytań szalnych.
Pan Jezus też dzisiaj w Ewangelii mówi: czuwajcie, módlcie się, bo w każdej chwili do nas przychodzi Jezus. W jaki sposób Bóg do nas przychodzi? Jakimi drogami do nas przychodzi? Na jakich dronach możemy Go spotkać? Pierwszym, moi drodzy, sposobem, czy też pierwszą drogą przychodzenia Boga jest otaczający nas świat. Święty Augustyn pisał: zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, które rozprzestrzenia się i rozprasza. Zapytaj piękno nieba, zapytaj wszystko, co istnieje. Wszystko ci odpowie. Spójrz i zauważ, jakie to piękne. Piękno tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem. Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom, jeśli nie piękny, nie podlegający żadnej zmianie? Wielkość i piękno stworzeń są znakami i odblaskiem samego Boga, Jego majestatu i Jego wielkości. Świętej pamięci Mirosław Tomaszewski był o tym przekonany i dzielił się tym z innymi. W jednym z wywiadów mówił: przeżycia w kosmosie są niesamowite, ale trudno je opisać. Bo jak niby wytłumaczyć komuś, kto tam nigdy nie był, co to jest nieważność? To po prostu trzeba poczuć. Jak zacząłem przez okienko przyglądać się głębi kosmosu, to rzeczywiście coś czułem. Nie wiem dokładnie co, ale naprawdę czułem czyjąś obecność. Kiedyś nie rozmawiało się na takie tematy, ale te czasy na szczęście minęły. Jak się jest tam, daleko od Ziemi, widzi się ten ogrom kosmosu, ale z drugiej strony zna się prawa fizyki i wie, jak to wszystko funkcjonuje, to trudno nie zadawać sobie fundamentalnych pytań. Wielu moich kolegów mówiło, czuło to samo co ja. Mówili, że musi tam ktoś być. Nie tylko ten ogrom, wielki ład, nieskończoność. Nie znam nikogo, dodawał, kto wyleciałby w kosmos wierzącym, a wrócił ateistą. To zawsze działało na odwrót. Loty w kosmos są pewnie kontynuacją zamierzeń Stwórcy, bo my sami nie potrafimy nic mądrego wymyślić. Drugą drogą, po której zbliża się do nas Pan, jest człowiek. Przywołany już święty Augustyn mówił: nie chodź na rynek, wejdź w siebie. We wnętrzu człowieka mieszka prawda. Podobną myśl przekazuje święta Teresa z Awila, która w swoim wnętrzu słyszała słowa przypisane samemu Bogu. Poza swą duszą nie szukaj mnie w świecie, bo ja tak bliski istnienia Twojego. Ja Cię ogarniam i daję Ci życie. Szukaj mnie zatem w głębi serca Twego. W świecie hałaśliwym i rozpraszającym, w którym żyjemy, łatwo niestety utracić zdolność do zatrzymania się i spojrzenia w głębię nas samych oraz odczytania tego pragnienia nieskończoności, jakie w sobie nosimy, pobudzającego nas do wyjścia poza siebie i odsyłającego do kogoś, kto może je zaspokoić. Takiej zdolności nie utracił świętej pamięci generał Mirosław Hermaszewski, co mu pozwoliło nie tylko odkryć Boga w swoim wnętrzu, ale także i w drugim człowieku. O wiele więcej konkretnie mogą o tym powiedzieć ci, którzy doznawali na co dzień Jego bliskości i miłości. Szczególnie żona Emilia, syn Mirosław i córka Emilia z dziećmi i z mężem. To prawda, że przeszedł do historii naszego kraju jako pierwszy i jedyny dotąd Polak, który dokonał eksploracji kosmosu. Nawiasem mówiąc, akurat dzisiaj, 21 grudnia, przypada kolejna rocznica startu pierwszej misji Apollo 8, dzięki której człowiek po raz pierwszy w historii ludzkości okrążył Księżyc. 21 grudnia
1968 roku. Generał Hermaszewski 126 razy okrążył Ziemię i 8 dni spędził w kosmosie. Dzierży do tej pory szereg oficjalnych rekordów Polski. Rekord wysokości lotu 363 km. Rekord prędkości lotu 28 tysięcy km na godzinę. Długotrwałości lotu 190 godzin 3 minuty 4 sekundy. I wreszcie długości przebitej trasy 5 273 257 km. Wszystkie te osiągnięcia budzą podziw. Ale nie mniejszym podziwem, a w perspektywie wieczności o wiele większym osiągnięciem była miłość do drugiego człowieka, bo ona jest jedynym kluczem otwierającym bramę nieba. Żaden inny klucz nie pasuje do domu naszego Ojca w niebie. Dlatego też trzeba przywołać dzisiaj świadectwo, jakie dają zmarłym jego zięć Ryszard, że przeszedł przez życie dobrze żyjąc. Nie może być piękniejszej laurki, piękniejszego świadectwa wypowiedzianego drugim człowieku. Otaczał troską nie tylko najbliższych, ale i tych, których nie znał, a którzy w jego rozumieniu zasługiwali na pamięć. Aktywnie działał na rzecz upamiętnienia naszych rodaków zamordowanych na Wołyniu i Podolu. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się szkolą z pilotów w Wyższej Szkole Oficerskiej Lotniczej w Dęblinie. Mimo że podczas II wojny światowej stracił z rąk ukraińskich szowinistów ojca i dwóch stryjów, a w sumie z najbliższej rodziny 19 osób, nie utracił wiary w człowieka. Z ubolewaniem mówił o takich młodych ludziach, którzy nie wytyczają sobie żadnego życiowego celu i marnują życie. Trzecim sposobem zbliżania się Boga i docierania do człowieka jest wiara. Ten, kto wierzy, jest zjednoczony z Bogiem, jest otwarty na Jego łaskę, na moc miłości. Wiara bowiem jest spotkaniem z Bogiem, który mówi, działa w historii, który przekształca nasze codzienne życie, który przemienia naszą mentalność, oceny wartościujące, który wpływa na nasze konkretne wybory i działania, który umacnia nas i pozwala przezwyciężać nasze słabości i fizyczne, i duchowe, i moralne. Wiara zatem nie jest iluzją, nie jest ucieczką od rzeczywistości, wygodnym schronieniem, sentymentalizmem, ale zaangażowaniem całego człowieka. Chrześcijaństwo nie jest dlatego moralnością czy etyką, ale jest wydarzeniem miłości. Jest przyjęciem osoby Jezusa jako jedynego swego Pana i zarazem bliskiego przyjaciela. Jaka była wiara świętej pamięci Mirosława Hermaszewskiego? Po owocach poznacie ich, mówił Jezus. A święty Jakub podkreślał, że wiara bez uczynku jest martwa. Dorodne owoce życia naszego brata i godne uznania czyny zawierają w pewien sposób zatem odpowiedź na postawione pytanie, na które pełną odpowiedź zna tylko Bóg i sama świętej pamięci Mirosław. Pan jest blisko. Pan przychodzi po drogach stworzonego świata, po drogach człowieka, którego do końca umiłował i w przestrzeni wiary, która umożliwia nawiązanie osobowej relacji stworzenia ze Stwórcą. Po tych właśnie drogach przechadzał się świętej pamięci generał Mirosław Hermaszewski. Dlatego dzisiaj mamy prawo wierzyć, że skoro na ziemi spotykał się z Bogiem, to i teraz, po przekroczeniu progu nadziei, doświadczy nieprzemijającej bliskości tego, którego na ziemi przeczuwał i widział jakby za zasłoną. Oto on, oto nadchodzi. Takie słowa usłyszał.
przejdźmy dzisiaj z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Z wiarą, drodzy bracia i siostry, módlmy się słowami tej księgi. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, także podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Niech serca nasze wypełni też nadzieja, że kiedyś zobaczymy Jezusa takim, jakim jest, twarzą w twarz, i usłyszymy Jego ulubieńczy głos, zapraszający nas do wiecznego życia w Jego obecności i w obecności tych, którzy podczas życia ziemskiego uznawali Go za jedynego swojego Pana i Zbawiciela. Amen. Z wiarą w zmartwychwstanie Jezusa i w zmartwychwstanie naszego brata Mirosława skierujmy do Boga pełne ufności błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosząc ludziom prawdę o życiu wiecznym, prowadził ich przez modlitwę i sakramenty święte do radosnego spotkania z Chrystusem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego świętej pamięci generała brygady pilota Mirosława Hermaszewskiego, by miłosierny Ojciec przebaczył mu grzechy i słabości oraz przyjął go do grona zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę pogrążoną w żałobie i za wszystkich, których ta śmierć dotknęła, aby Pan pokrzepił i ukoił nasze dusze łaską wytrwania. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych żołnierzy, którzy poświęcili swe życie służbie Polsce, niech ofiara ich służby będzie posiewem lepszego jutra dla nas i naszej ojczyzny, a Bóg niech ich wynagrodzi chwałą nieba. Ciebie prosimy. Składajmy Panu Bogu naszemu.
abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie nasz Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat Mirosław mógł uczestniczyć w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Po zabranie głosu i odczytanie listu z mikrofonu umieszczonego na stopniu komunijnym proszę pana Krzysztofa Kukuwa, ministra z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestnicy ceremonii pogrzebowej generała Mirosława Hermaszewskiego. Szanowni Państwo, o ludziach niezwykłych, autorach rzadkich dokonań, mówimy często, że sięgnęli nieba, sięgnęli gwiazd. Zazwyczaj jest to jednak metaforyczny wyraz naszego uznania dla rangi ich czynów, nie zaś realistyczny opis zdarzeń. Dziś z żalem żegnamy człowieka, w przypadku którego słowa te nie tylko wyrażają nasze uznanie, lecz faktycznie oddają unikalną naturę jego dokonań. Żegnamy generała Mirosława Hermaszewskiego. Żegnamy pierwszego i jedynego jak dotąd polskiego kosmonauta. Zapewne życie spełnione jest udziałem wielu. Nielicznym jednak dane jest, by znalazłszy swe powołanie, poszybowali w jego realizacji tak wysoko. Jako dziecko Mirosław Hermaszewski ocalony został przez matkę z rzezi wołyńskich Lipnik. Cudem uratowane życie poświęcił swojej największej pasji, którą od najmłodszych lat było lotnictwo. Utalentowany pilot, prymus Akademii Sztabu Generalnego, zdolny oficer w drodze surowej selekcji trafił do grupy kandydatów na kosmonautów, by ostatecznie zostać pierwszym Polakiem na orbicie okołoziemskiej. Przez kolejne lata służby i po jej zakończeniu generał Hermaszewski niestrudzenie działał na rzecz rozwoju badań kosmicznych i popularyzacji astronautyki. Inspirował nas, byśmy śmiało patrzyli w przyszłość, w budowie której możemy i powinniśmy mieć swój udział. Rodzinie i bliskim generała Hermaszewskiego składam najszczersze kondolencje. Strata osoby takiego formatu jest stratą niepowetowaną. Jestem jednak przekonany, że jego niezwykłe dokonania nie tylko trwać będą w życzliwej pamięci Polaków, lecz inspirując kolejne pokolenia, doczekają się kontynuatorów. Kontynuatorów, na których tak mu zależało. Z wyrazami szacunku prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. O zabranie głosu proszę rektora komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej pana generała brygady pilota doktora inżyniera Krzysztofa Cuma. Pogrążona w smutku rodzino, panie i panowie parlamentarzyści, ekscelencjo, księże biskupie, księża dziekani, panie, panowie generałowie z inspektorem sił powietrznych na czele, panie admirale, szanowni państwo. Są pożegnania, na które nie jesteśmy gotowi i to właśnie takie jest. Bo kiedy odchodzi człowiek, tak bardzo znany, osoba wybitna, wybitny pilot, specjalista, wychowawca wielu lotniczych pokoleń, to wtedy zdajemy sobie sprawę,
że życie jest jak płomień świecy. Wystarczy młodu wiatru, żeby go zgasić. Żegnamy dziś pana generała, pilota, kosmonautę, generała brygady Mirosława Hermaszewskiego. Były komendant, który wpisał się nie tylko w historię Polski, ale także w historię polskiego lotnictwa. Panie generale, pana pasją było lotnictwo. Poświęcił pan jemu całe swoje dorosłe życie. Lotniczą służbę rozpoczął pan w 1961 roku, kiedy wstąpił pan w szeregi podchorążych Akademii Lotniczej. Tam zgłębiał pan wiedzę i tajniki sztuki latania. Sztuki latania, która po latach pozwoliła panu sięgnąć bliżej gwiazd. Wybrać się w podróż, którą wiele lotniczych pokoleń chciałoby się wybrać, ale tylko mogło o tej podróży pomarzyć. Pana lotnicza służba, profesjonalizm, wytrwałość i determinacja sprawiły, że został pan pierwszym i jedynym Polakiem, który poczuł, jak pachnie kosmos. Stał się pan ikoną polskiego lotnictwa. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec i wszystko to, co ocalimy, o czym będziemy pamiętać i o kim będziemy pamiętać, zależy tylko od nas. My pamiętamy, że jako komendant Dęblińskiej Szkoły Orląt nieustannie dzielił się pan swoją wiedzą i doświadczeniem. Był pan mentorem, a młodzież uwielbiała pana słuchać. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w tym czasie, z perspektywy mijającego czasu, potrafili docenić pana wysiłek. Wysiłek, jaki został przez pana włożony, aby dzisiejsze pokolenia młodzieży, nasi podchorążowie, a później absolwenci Szkoły Orląt, oficerowie Wojska Polskiego, mogli wykonywać najtrudniejsze zadania na ziemi i w powietrzu. Panie generale, tak naprawdę nigdy pan nie rozstał się ze swoją uczelnią, z Izdęblinem. Już na emeryturze uczestniczył pan bardzo często we wszystkich uroczystościach. Promocji, święta szkoły, czy też tradycyjnym opłatku, na którym niestety już pana zabrakło. Kiedy 25 sierpnia 2012 roku na wieczny lotniczy dyżur odszedł Neil Armstrong, który postawił pierwszy nogę na Księżycu, udzielając pan wywiadu, powiedział pan bardzo znaczące słowo. Odszedł człowiek, ale czym pozostał? Panie generale, o panu możemy powiedzieć dzisiaj tak samo, gdyż nikt z Polaków nie dokonał tego, co dokonał pan 44 lata temu. Niestety, zabraknie pana generała nie tylko wśród najbliższych, ale wśród braci lotniczej, której zawsze cieszył się pan uznaniem i ogromnym szacunkiem. Dlatego tak licznie przybyli dzisiaj do Katedry Polowej Wojska Polskiego podchorążowie, uczniowie pana szkoły. Przybyli też lotnicy z całej Polski, aby towarzyszyć panu w tej ostatniej ziemskiej drodze. Panie generale, odszedł pan na wieczny lotniczy dyżur, lecz pamięć o panu pozostanie. My, żołnierze oraz wszyscy tutaj zgromadzeni w tej świątyni, na tej żarownej ceremonii żegnamy pana po raz ostatni, łącząc się w bólu z pana rodziną. Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak gdybyś nie chciał swym odejściem smucić, jak gdybyś wierzył w chwili rozstania, że niebawem powrócisz. Cześć twojej pamięci. Po zabraniu głosu proszę pana profesora Zielińskiego z panem.
Chcę pożegnać dzisiaj żołnierza, lotnika, kosmonautę i badacza przestrzeni kosmicznej Mirosława Hermaszewskiego w imieniu grup i zespołów naukowych, które współpracowały z nim w ramach programu Kosmosu Kosmicznego. Szczególnie w imieniu dwóch instytucji Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Lot kosmiczny wykonany w ramach programu Interkosmos miał głównie cel polityczny związany z rywalizacją sowiecko-amerykańską, ale miał również solidną podbudowę naukowo-badawczą. Komitet Badań Kosmicznych był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację programu naukowego, natomiast wykonywał go pilot kosmonauta major Hermaszewski. Byliśmy i jesteśmy do dziś wdzięczni za niezwykle kompetentne i dokładne wykonanie zaplanowanych badań, dzięki czemu ich wyniki okazały się wartościowe ponad przewidywaniami. Były to badania z zakresu krystalografii w warunkach mikrograwitacji, teledetekcyjne badania Ziemi i eksperymenty z zakresu medycyny kosmicznej, a więc dziedziny bardzo różne, których z pewnością Hermaszewski nie był specjalistą, ale przygotował się starannie przed startem. W trakcie lotu na stacji Salut miał jeszcze zadania związane z pilotażem i obsługą stacji, nie mówiąc o niezwykłości sytuacji, w jakiej przyszło mu pracować, a jednak sprawił się celującą w roli kosmonauty. Po wykonaniu lotu, który trwał 8 dni, wykonując 126 okrążeń Ziemi, po powrocie do kraju współpracował z naukowcami z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Geodezji i Kartografii, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, raportując przebieg i szczegóły eksperymentu, stając się w ten sposób współautorem. Nasze kontakty nie zakończyły się na tym. Już w roku pułkownika, a potem generała, został członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Został wybrany przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, zaś na terenie międzynarodowym wszedł do władz Stowarzyszenia Kosmonautów i Astronautów Świata. Działał tam, promując tam z wielkim oddaniem sprawy Polski. Tu należy wspomnieć, że również w trakcie przygotowań do lotu, podczas prac w Moskwie, w jednym miasteczku i na kosmodromie, przyjmował niezmiennie postawę patriotyczną, co było odbierane z szacunkiem przez otoczenie. Jego patriotyzm nie przejawiał się w deklaracjach, ale w godności, postawie polskiego oficera i działań, gdzie to było możliwe dla dobra kraju. Szczególny dług wdzięczności na stosunku do generała Hermaszewskiego Centrum Badań Kosmicznych PAN. Władze PRL nie były wcześniej zainteresowane tematem badań kosmicznych. Dopiero lot załogowy z udziałem Polaka unaocznił, jaki rezonans społeczny budzi udział w międzynarodowym wysiłku podboju kosmosu i jak wiele krajów wyprzedziło w tym Polskę. Postanowiono więc powołać instytucję, która będzie działać w tym kierunku i tak powstało Centrum Badań Kosmicznych. Dziś instytut ten rozwija się, uczestniczy w misjach kosmicznych w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, odnosi sukcesy naukowe. Niemałą rolę w efektywnej działalności Mirosława Hermaszewskiego miała jego szlachetna osobowość. Zawsze skromny, przyjacielski, gotów do współpracy czy pomocy. Nieznoszący gwiazdorstwa, co często wciągały go media. Tak im pozostanie w naszej pamięci. Cześć jego pamięci. O zabranie głosu proszę pana generała brygady pilota Romana Harmoza, honorowego przewodniczącego Klubu Generałów i Admirałów Rzeczpospolitej Polskiej. Panie generale Hermaszewski,
co stać się musiało, że tak nagle nas opuściłeś, że w przeciągu 3 dni w szpitalu, który jest w stanie zapewnić wszystkie funkcje życiowe, ty nas opuściłeś. Wielki, traumatyczny ból najbliższym swoim kolegom, przyjaciołom zadałeś. Jedynie wspomnienie o tobie, twojej niezwykłej postaci, twoich dokonań, ból ten może zmniejszyć, ale nie usunąć. Przybyliśmy tu na pożegnanie, aby oddać cześć niezwykłemu swoim życiem, służbom ojczyźnie Polaka, patrioty, pilota kosmonauty, żołnierza. Twoje czyny zaczęły się w czasie okropnych cierpień i ofiar rzezi wołyńskiej, w której straciłeś ojca i wielu najbliższych. Jesteś z pokolenia naznaczonego trudnym doświadczeniem. Zawsze potrafiłeś zachować honor, godność i lotniczą solidarność. W każdej minucie przy tobie stała twoja żona, Mila. Jej mądrość, pełne poświęcenie dla rodziny jest wzorem małżeństwa. Od najmłodszych lat pokochałeś się lotnictwo. Ta miłość dawała ci siły, pozwoliła rozwijać się i osiągnąć marzenia. Wyniosła w kosmos i ponad 40 lat, gdzie reprezentowałeś Polskę w światowym kręgu kosmonautów i astronautów. Byłeś zawsze aktywny. Nie umiałeś odmówić. Pracowałeś ponad siły. Zarażałeś lotnictwem młodszym. Będąc komendantem w Dęblinie, przywracałeś świetność naszej uczelni. Dla ciebie lotnictwo, rodzina i przyroda to najważniejsze sprawy w życiu. To kochałaś najmocniej. Dumny byłeś z ich osiągnięć. Potrafiłeś dobrze gotować. Z przyjemnością przyjmowałeś w swoim domu kolegów i przyjaciół. Pamiętać ciebie będziemy nie tylko za twoje historyczne zasługi, ale i za to przede wszystkim, jakim człowiekiem, kolegą, przyjacielem byłeś. Każdemu z nas dałeś cząstkę siebie. Wierna służba Polsce, Polsce bez przymiotników, poświęcałaś przez to jej prawie 60 lat. Żegnam ciebie w imieniu bliskich, kolegów Klubu Generałów Lotnictwa, generałów i admirałów Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, członków licznych organizacji, których dzisiaj tutaj spotkałem i widzę przy uroczystości
a których honorowym członkiem byłeś. I jeszcze raz kieruję słowa naszego szczerego współczucia Twoim najbliższym. Nasze serca są tak samo rozdarte i trudno pogodzić się z taką stratą. Serdecznie dziękuję kolegom, przyjaciołom, którzy w ostatnich trudnych dniach starali się zmniejszyć kłopoty związane z Twoim odejściem. Dziękuję serdecznie Ekscelencji księdzu biskupowi za piękne słowa o naszym koledze. Dziękuję za słowa przekazane przez prezesa Rady Ministrów. Dziękuję za udział moich kolegów i przyjaciół, młodszych i starszych, z dowództwa generalnego i inspektoratu sił powietrznych. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyszli z potrzeby serca, aby pożegnać Ciebie i Mirosławie. Dziękuję pocztom honorowym. Wyrażam żal, że nie rzekł dla Ciebie sztandar sił powietrznych. Dziękuję wszystkim tym, którzy złożyli piękne wieńce i kwiaty jako wyraz pamięci, wyraz szacunku i uznania dla Twojego życia. Ale przede wszystkim pragnę serdecznie podziękować Panu Ministrowi Obrony Narodowej, Mariuszowi Błaszczakowi za jego odważną i szybką decyzję, która utwierdza nas w przekonaniu, że dąży Pan do łączenia podzielonych i buduje naszą silną armię. Dziękuję serdecznie Panu Ryszardowi Czarneckiemu, z którym miałem przyjemność współpracy, ażeby doprowadzić do godnego pożegnania naszego przyjaciela. Panie generale, misja się skończyła. Stajemy przed Tobą ze ściśniętym sercem, wzywając do ostatniego apelu. Żegnaj, drogi przyjacielu, dobrze służyłeś naszemu lotnictwu. Cześć Twojej pamięci, chwała Twoim szynom. Spoczywaj w pokoju w otoczeniu braci lotniczej, obok pomnika chwała lotnikom polskim. Niech Matka Boska Loretańska przyjmie Ciebie do lotniczego nieba. O zabranie głosu proszę pana mecenasa doktora Łukasza Urbańskiego, przewodniczącego Koła Łowieckiego, którego członkiem był w świętej pamięci pan generał. Droga rodzino, szanowna pani generałowo, Emilio, drogie dzieci, Mirosławie, pani mecenas Emilio, drogie wnuki, dalsza rodzina, szanowni państwo zgromadzeni, ekscelencjo biskupie, panie, panowie oficerowie, żołnierze, wszyscy zgromadzeni. Per aster ad astra, przez cierpy, trudy, dobiańce, piękne słowa na tej wspaniałej świątyni, wyryte na wrotach prowadzących do kaplicy katyńskiej, jakże wymownie opisują krótki dorobek życia generała brygady pilota, lotnika, kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego.
naszego przyjaciela. Przez trudy do gwiazd, wspomniano o tym dzisiaj, Woły pozostawił tam ojca, dziadka, 19 członków swojej rodziny. Ale matka Herowska, Kamila z Nowogrodzka, z siódemką półosieroczałych dzieci, w Wołowie, na ziemiach odzyskanych, wychowywała te wspaniałe dzieci, ucząc je miłości do Polski i wielkiej wrażliwości, tej niezwykłej lewicowej wrażliwości, którą, pozwolicie Państwo, będę mówił zawsze o moim przyjacielu generale Hermaszewskim. Jest, nie wiem, ma w swym sercu generał Hermaszewski, ale ten szlachetny i szlachecki, bo w jego żyłach płynęła szlachetna krew, również prawicowy system wartości. Widząc, jako młody chłopiec na niebosłonie wspaniałe szybowce, per Astra, ad Astra, zapragnął tak jak one kiedyś się wznieść. Wtedy, gdy pierwszy raz je widział, jeszcze jako bosy chłopak młody na tych ziemiach nowych. Co potem powtarzał wszystkim, kształcąc młodzież, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej sytuacji bez wyjścia. Niezależnie jaka ta sytuacja może być, jaka jest, znajdźcie sobie siłę, znajdźcie sobie energię, dacie radę. Jakże to charakterystyczne dla Mirosława Hermaszewskiego. Ci, którzy mieli zaszczyt uczyć się od niego wojskowego rzemiosła, ale również jego wspaniała żona, dzieci, wnuki, dalsza rodzina, tego doświadczyli co dnia. Prymus, było to dziś powiedziane, lotniczej szkoły Orląt. W 78 roku, per Astra ad Astra, sięga gwiazd. I gdy na audiencji u świętego Polaka, papieża Jana Pawła II, daruje mu ostatni zarys relikwie, epopeję narodową, straszliwych lodów, choreszów i soplisów, patrzy w tę kosmiczną noc i zadaje sobie pytanie, nie czy on jest, i tym chciałbym rodzinę przede wszystkim gdzieś pokrzepić, ale państwa tu zgromadzonych, ale gdzie on jest? Bo nie jest możliwe, aby ten wszechświat, ta noc kosmiczna i ta przepiękna Polska, którą widział przez 90 sekund wielokrotnie, obracając się na orbicie wokół niej, aby były dziełem przypadku. Każdy z Państwa może obejrzeć w dostępnym internecie wywiadzie, jak opisuje tę paletę barw, te piękne kolory, te kontynenty i spogląda na Polesie, na Podole, myśląc o tych, których tam zostawił. To było jego marzenie, aby kiedyś wrócić tam i go o nich upamiętnić. Proszę Państwa, ale przychodzi mi w zaszczycie niejako wspierającego prawnik od lat, ćwierć wieku, mający zaszczyt konsultować z nim niezwykle ciekawe zagadnienia. Ale przede wszystkim pożegnać go jako kolega myśliwy. Mirosław Hermaszewski, pilot myśliwca, to również ekolog myśliwy. Wielokrotnie rozmawialiśmy o myśliwych lotnikach i bitwę o Anglię, on miał jeszcze okazję ich poznać. I gdy 20 lat temu spotkaliśmy się na strzelnicy, strzelał konkurencję olimpijską, tak, strzelba śródkowa, unoszące się ku niebu, rzutki, strącił 10 na 10. Zadałem mu to pytanie jako przyszły instruktor strzelectwa, jak to robi, jakie to fascynujące, jest niezwykłym kunsztem obdarzony strzelcem. Odrzekł wtedy z swoją charakterystyczną sygnalnością, zobacz, to proste. Tu odkładam wektor prędkości, tu doganiam rzutek, wyprzedzam go, naciskam spust, pada strzał, trafię. Proszę Państwa, Mirosław Hermaszewski, to nasz wielki przyjaciel. Stąd poczty sztandarowe, stąd w imieniu przypadło mi zaszczycie Łowczego Krajowego i Zarządu Głównego go pożegnać. Te 28 tysięcy kilometrów na godzinę, które przemierzy na 363 kilometrach nad nami, ponad 5 milionów kilometrów, które przemierzył, w swojej osobistej audiencji przekazał papieżowi Polakowi. Papież Polak, nową książkę, miniaturę pana Tadeusza przyjął do swoich osobistych zbiorów. I na koniec, droga rodzina, pozwolę sobie na osobisty akcent skierowany do was. Mając również w tej misji radcowskiej historię wielkich Polaków, żołnierzy Gedywu, ofiary Auschwitz, ale również to świadectwo, którego doświadczam dzięki Mirosławowi Hermaszewskiemu. Mirosław odszedł od nas w tę ostatnią drogę, per Astra ad Astra, 12 grudnia. Tego dnia
odwiedził mnie człowiek, który spotkał go 40 lat temu po powrocie z orbity okołoziemskiej, zafascynowany jak każdy wcześniej Polak. Prosił mnie, żebym jeszcze pozwolił zatrzymać książkę z dedykacją autora, którą wypożyczyłem mu kilka dni wcześniej. Nie wiedząc jeszcze, że w tym momencie Mirosław Hermaszewski rusza Berenastra ad Astra. I wierzcie mi Państwo, bądź nie, poczułem wtedy tak niezwykłą energię, tak dobrą jego obecność. I odrzekłem temu obdarowanemu, żeby tej książki nie oddawał, żeby ta książka była dla niego od Mirosława Hermaszewskiego i ode mnie prezentem świątecznym z autografem autora. Druga rodzina, wszyscy kiedyś wróżymy Berenastra ad Astra. I głęboko wierzę, że spotkamy się. Ci, którzy w to wątpią, niechże doświadczą tej niezwykłej mocy naszego przyjaciela i tego, że w tej wybitnej świątyni, bliskiej sercu każdego żołnierza, również dla mnie, jako do oficera rezerwy Wojska Polskiego, że są tu życiorysy różnych poglądów, różnych przekonań. I tak jak wspaniale swoim świadectwem Mirosław Hermaszewski pokazywał całą swoją rodziną, że Polacy powinni być razem, a spory godne Koleżków i Sopliców powinny odejść w zapomnienie. Mirosław Hermaszewski, general brygady, przyjacielu, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego, przyjaciół myśliwych. Cześć Twojej pamięci. Wszystkich oddałości zbrojnych, bo to są tutaj reprezentowani.
dziękuję władzom państwu, dziękuję władzom państwowym, panu prezydentowi Rzeczypospolitej za to, że jest tu obecna delegacja Biura Bezpieczeństwa Narodowego z panem generałem na czele, panu premierowi Morawieckiemu za ten poruszający list, te słowa potrzebne, wyczekiwane, które przekazał pan minister Krzysztof Kubów. Szczególne podziękowania dla Misji Narodowej pana premiera Mariusza Błaszczaka za to, że ten pogrzeb jest taki, jak być powinien. Jest pogrzebem państwowym. Tak, jak miał być i jest. Dziękuję również, dziękujemy również przedstawicielom relacji kresowych, bo Bogusław Chrobaszewski to kresowiak, wołyniak, a także tym organizacjom, które upamiętniały pamięć o naszych rodakach, którzy tam ginęli tylko dlatego, że byli Polakami. A ten ból Mirosław Chrobaszewski, który stracił tam ojca, dziadka, braci ojca, nosił sobie do końca życia i starał się w ostatnich kilkunastu latach też upamiętniać tych naszych rodaków, którzy tam zostali. Bardzo dziękuję przedstawicielom samorządów, zwłaszcza delegacji z Wołowa, z panem burmistrzem Tadeuszem Chmurą. Wołów stał się po Kresach tą małą ojczyzną i też wielką miłością i pana generała, i pani generałowej, która przecież stamtąd się też wywodzi. Dziękuję wszystkim państwu za waszą obecność. Dziękuję gościom z dalekich stron, a także z USA. Thank you much indeed for your presence here, for coming here. Ale także chciałem podziękować szczególnemu gościowi, kosmonaucie. Pan Bertrand Farkas przyjechał z Węgier. Köszönöm, dziękuję. Lengyel, Maciar, Hekio Barat, Polak, Węgier, dwa bratanki. Dziękujemy za tą obecność. Dziękuję też na końcu przedstawicielom polskiego parlamentu z różnych opcji, bo pan Mirosław Chrobaszewski, nasz generał, łączył ludzi, łączył Polaków. Dziękujemy za państwa obecność, za waszą modlitwę. Drodzy bracia i siostry, pożegnajmy zmarłego naszego brata Mirosława, który przez całe życie pracował i cierpiał z Chrystusem, służył swojej rodzinie i bliźnim, całej naszej ojczyźnie, wszystkim, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za nim przed tron Boga, dlatego z tą ufnością polecajmy go Bożemu miłosierdziu w naszej ufnej modlitwie. Zdrowia,
złożył Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecam naszego brata Mirosława i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i które za Jego pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i sprawy, aby bramy daj otworzyły się przed Twoim sługą Mirosławem, nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszym bratem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Tak, tak. Lubiłem miejsce.
parę widów wiary. Chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata Mirosława wskrzesił chwale i powołał go do społeczności zbawionych. Prośmy o to we wspólnej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela, za naszego brata Mirosława.
Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Mirosława. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata Mirosława. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się wspólnie, jak nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojcze nasz. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Mirosława. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata Mirosława w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata Mirosława, gdy przyjdzie w swej chwale. Broń! Prezentuj! Broń! Na prawo! Patrz! Thank you.
do nogi, broń! Kompania, spocz! Do salwy honorowej, trzeba! Boduj! Salwo! Ha! Salwo! Ha! Salwo! Ha! Kompania, spocz! Kompania, patrz! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz!
Kompania, chodź! Na ramię, rąk! Do nogi, rąk! Kompania, skocz! Poczekaj na mnie, proszę.